Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Mało stabilnie. Witamy. Jesteśmy dzisiaj rozchwiane. Tak. Ale jest. Nie? Nie, nie jest. No dobrze, zobaczymy jak to nam pójdzie. Dzisiaj chcemy wam pokazać szczeniaczki. A że jest ich 9, to no jest to będzie długi live. Tak. I to będzie długi live. Będzie nam też miło, jeżeli powiecie, czy nas słychać wystarczająco, bo wiem, że szczekają wszędzie. Tam jakieś zamiatanie intensywne odchodzi również. Szczeniaczki wyszły na trawę i zaczynają kosić. Tak, dzieci, o Boże, co wy żrecie? Dobra, to szybko, żeby nam nie zjadły całego trawnika. Zaczynamy pokazywać po prostu. W sumie jest ich 9. Trafiły do nas z terenu gminy Trzebownisko. A właśnie, mój ulubieniec. Oki. Oki, właśnie. Oki najmniejszy. Najmniejszy, a po japońsku oki. I duży. Będziesz duży kiedyś na pewno. Ale generalnie jest duży duchem, prawda? Charakterem. To jest ten taki odważny, urwisowaty, taki mały. W całej grupie dzieci zawsze jest ten taki, prawda? Dzieciak. Chłopak zazwyczaj, który po prostu wszystkich rozrusza, który jest pierwszy do zaczepki, tak, do pogadania, do zadania pytania. I no to jest właśnie Oki. To jest właśnie Oki. On ma. A do niego akurat nie potrzebuje czytnika, bo go rozpoznaje. To jest jedyny szczeniaczek tutaj w tej grupce, który ma sterczące uszka. Na zdjęciu to widać w sumie chyba na stronie internetowej, tak. Właśnie, wszystkie szczeniaczki są u nas na stronie internetowej z podanymi imionami. Mają piękne zdjęcia takie prosto, prawda, żeby było widać, o którego szczeniaczka chodzi, bo zaraz zobaczycie je wszystkie po kolei, one są praktycznie takie same. Dobra. No prawie, tylko mają, każdy ma inną brew. Dobrze, to był Oki. One były szczepione w tym. Nie mogę ją. A! Tak, idzie do innego kujczyka. Do innej trawki. One były w tym tygodniu szczepione, więc będą do wydania w przyszłym tygodniu, raczej pod koniec, ale już teraz zaczynamy szukać dla nich nowych opiekunów. I teraz się nam przyda czytnik. Ponieważ nie mam pojęcia, kto ty jesteś. 943. Wiemy, że jest chłopak. A 943 numer chipa to jest Orbit. To jest Orbit. On jest bardzo duży, w sumie chyba największy, czy nie? Możliwe, że jest taki największy. No, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dobrze, wszystkie są. Tak, on jest taki no, największy, tylko że tak, one wszystkie będą raczej średniej wielkości kundelkami po prostu. Takie typowe, polskie, czarne, podpalane, fajne, chłopciaki. No. Nic tylko brać i kochać. 2 miesiące zaszczepione, odrobaczone, zaczipowane, jak widać, czipy działają. I tak, żeby zarezerwować sobie takiego pieska, trzeba przyjechać tutaj do schroniska, najpierw zadzwonić, my sobie porozmawiamy z wami, opiekunowie porozmawiają, popytają, w jakie warunki piesek ma trafić, prawda, czego wy oczekujecie od pieska. No i tak sobie porozmawiamy, później się umawiamy, żeby go zobaczyć na żywo, bo nawet na takim. O, już. No to bierz. To jest chyba ta dziewczyna, która też na filmiku wszędzie jest gadatliwa. Więc numer telefonu 510-177-87. Dzisiaj jest odbierany od 10 do 14, a w tygodniu od 10 do 17. Dobra, sprawdzamy cię. Chłopak jednak. Jest. 902. Czy nie uważacie, że one są wszystkie takie same? Tak? 902. Nie oszukujemy was, pokazujemy za każdym razem innego pieska. One tam z tyłu przechodzą. Właśnie dlatego, żeby tego uniknąć, są dwa kojczyki. To jest Otis. Pokaż się Otisek, pokaż spyszczka. Tak, tak wyglądam. Praktycznie tak samo jak Orbit. Mam tylko troszeczkę mniej pełny brzuszek. I co, czy ma jedną skarpetkę? Ma jakąś taką, o, taką baletkę na tylnej łapce i to by było na tyle. I tak, jeżeli ktoś chciałby adoptować Otisa, no to zapraszamy do nas do kontaktu. Okej, wracamy do kluczyka. Idziemy kolejne. Dziewczyna 903 to jest Omega. To jest Omega i wydaje mi się, że ona jest też taka. Nie, ty jesteś ta taka spokojna. Tak,
ty jesteś ta taka spokojna, co na końcu wczoraj robiliśmy zdjęcia, tak. Więc na razie jest taka troszeczkę właśnie, no nie otworzyła się jeszcze tak u nas. One generalnie wszystkie przyszły takie dosyć wycofane, unikające ludzi i teraz się zmieniły, jak widać raczej się... Ciut. Dokładnie, to jest to słowo. Przy czym bardzo ciekawi nas, jak się później takie szczeniaczki zmieniają, bo nawet te takie zwyczajne umaszczenie, te brwi mogą zniknąć, albo w ogóle to wszystko może się rozdać na cały pyszczek. One później po paru miesiącach, latach wyglądają zupełnie inaczej często. O matko, jaki dramat, co się stało? Cicho, cicho. Dobrze, kolejna dziewczyna. 005, końcówka. To jest Oksana. Kto tak płacze? Chwileczkę, ja muszę największego wyjca wziąć. To jest Oksana. Proszę bardzo. Bardzo podobna do siostry Omegi. Może troszeczkę brwi nadają jej taki poważny wyraz pyszczka. Jezu! Dobra, Oksanka. 510, 177, 87. Zaszczepiona, odrobaczona, zaczipowana i bardzo, bardzo fajna. Ona jest raczej z tych odważniejszych tutaj szczeniaczków. No cóż! Tak, trzeba tam wejść. Dasz radę. A to jest chyba... to chyba nawet wiem. Owen? Ale sprawdzimy. O, jakie białe skarpetki. 972. Tak. 972. Owen! Tego też rozpoznaję. O proszę. Tak. Dwa. Zero do ciebie. Na razie tak. Gdzie? Uciekły. Dobra. Ale się nie dostaną do pyszczka. Ale nie zawsze można zaplanować. Dobra. Dobra. Dobra, wypuściłyśmy na wolność szczeniaczki. Okej. Okay. Ale jeszcze wam pokażemy te ostatnie, które jeszcze są zamknięte w metalowym, wytrzymałym kojczyku. Więc to jest Owen. Owen, jak widzicie, no jest taki kochaniutki, ale te szczeniaczki po prostu potrzebują nowego domu, żeby tam zacząć merdać ogonkiem. One generalnie wszystkie podbiegają do ludzi, których znają, prawda, cieszą się i są fajne, ale na rączkach zawsze te szczeniaczki tak wyglądają, na przerażone. No ale nie mam ich jak inaczej pokazać, chociaż zaraz wam pokażę, jak one sobie tutaj wszędzie biegają. Mam nadzieję, że nie zrobią podkopu i nie uciekną z powrotem. Dobra, okej, okay, puszczamy. Polowanie. Dobrze. Chodź. Chłopaku, jesteś 898. Czyli jest to Oli. Oli ma taki najbardziej czarny pyszczek z nich wszystkich i też jest taki właśnie no, większawy. Ale tak jak mówiłam, one wszystkie będą średniej wielkości szczeniaczkami. To nie będą ani takie wielkoludy, ale na pewno nie będą to też małe pieski. To jest taki typowo średni, czarny, podpalany polski kundelek. Tak. To jest, jeszcze raz, największy, Oli. Najczarniejszy Oli. Oli. Tak. Puszczamy chłopaka. Chodź, dziewczyna. Ostatnia dziewczynka ci została. Chyba musisz się tak tam wejść. Weź od razu dwa. O, daj. Ta dziewczyna. Który ty jesteś? 013. Trzynastka. Trzynastka to jest Otylia. Mamy nadzieję, że niezbyt fechowa, tak? Ale proszę bardzo, jaka elegancka. Spokojna, fajna. Na sprawę w buzi jeszcze. No bo była ciekawa, miała ciekawy smak. No. To znaczy coś innego, prawda, niż kojczyk, bo do tej pory cały czas były w kojczyku. Ona ma takie dłuższe te łapki, eleganckie, prawda? Śliczna i kochana. No. I przestraszona, jak wszystko ona na rączkach. Tak? Masz tam? To będzie pewnie Oskar. To jest Oskarek. Tak. Nie, czekaj. Nie trzeba było kliknąć. Aha, rezerwować. Tak. I teraz 927 to jest Oskarek. Dokładnie. On z kolei najbardziej poszukuje domu, ponieważ on jest najbardziej taki wycofany, przestraszony w kontakcie z człowiekiem. Więc jak najszybciej chcemy dla niego znaleźć dom, żeby on się szybciutko przełamał, szybciutko dostrzegł, że człowiek to nie jest zło. No i przede wszystkim zobaczcie na te brwi.
Te wielkie, bardzo modne obecnie. Tak. Krzaczaste, powiedziałabym. Krzaczaste, porządnie zarysowane brwi. Ciekawe jestem, jak to urośnie później. Czy to na całe oczy się rozejdzie, czy nie, czy zniknie, czasami znikają. No i biała krawatka chyba, nie? Taka tak. On ma właśnie tutaj najwięcej białego, ma też malutkie, fajne skarpeteczki. Tak. Super piesek. Wszystkie mają ogonki. Tak od razu mówię, bo czasami się ludzie zastanawiają, o tutaj widać, chodzą te ogonki, prawda? Dobra. A, gdzie są uciekinierzy? Tutaj są żeby czytnika nie zjadły. Ale to jest nasz potrzebny nam czytnik. Tak, już zaraz właśnie przestawię nas. Tak, tam biegają grupowo. Grupowo. Tak. Cześć. Ja, wolność i swoboda. Nareszcie. Tylko nie jedzcie wszystkiego, co tu znajdziecie. Jesteś ten najbardziej niegrzeczny, Kasia mówiła. I co ty tutaj tak siedzisz sobie? No ja, no i widzisz? I dołek kopię. No, widzisz. Tak, Oki jest najfajniejszy. Jesz najfajniejszy z nich wszystkich. Będzie charakterny piesek, naprawdę. Ale będzie warto. Ja lubię takie łobuzy. Lubię łobuzy po prostu. Cześć. Bo jak to tak mówi jeden fanpage, łobuz kocha bardziej. Dobra. A, miskę dorwały. Z wodą. Dobrze, więc jeżeli ktoś szuka szczeniaczka do adopcji, to zachęcamy tutaj do kontaktu ze Słonickiem. Dzisiaj w godzinach od 10 do 14 pod numerem 510-177-87 będzie można, tylko prosimy raczej nie, że chcę zobaczyć wszystkie szczeniaczki, wejść do nas na stronę, zobaczyć, który się jakoś tak najbardziej podoba. Naprawdę, jeżeli chodzi o charakter, to jest wszystko później do wypracowania i będzie taki ten piesek, jakiego sobie wyszkolicie, wychowacie i to właśnie będzie taki 3, 4, 5, 6, 7, 8... A, wszystkie tu są! Nie, no wszystkie! Co? Nawet ten najbardziej nieśmiały tam sobie siedzi. Fajnie! No ale właśnie, ładna widzicie? I wiosna, i trawka. Tak. Ale nawet widzicie, ten taki najbardziej nieśmiały, jak tylko no, ma odpowiednie warunki, tak, no to zaraz też biega i jest fajny. Więc możliwe, że nawet Oskarek byłby fajny do towarzystwa, do innego psiaka, żeby się nauczył troszeczkę właśnie pewności siebie. Ale oczywiście to nie jest wymóg, tylko takie moje myślenie na głos. Dobrze. No to Paulina, trzeba będzie zostawić szczeniaczki. Oh no. Mhm. Idziemy dalej. Momencik, ja sobie jeszcze zobaczę, która to godzina. A, dopiero 13 minut. Chyba, że zaczęliśmy wyjątkowo przed czasem, nie wiem. Dobrze, jeżeli ktoś ma jakieś pytania odnośnie szczeniaczków, to oczywiście można tutaj do nas wiadomość prywatną sobie napisać. Można tutaj pod filmikiem zadawać pytania. A, tam Pikselek lubi dzieci. Tylko niestety Pikselek ma teraz kołnierz założony, ponieważ cały czas próbujemy leczyć mu oko. I co? No i to oczko jest takie dosyć oporne, ale no zobaczymy. Później trzeba będzie kolejne jakieś badania wykonać. Tak. Co tam jesz, trawę? Tak, plewisz? Super, porządny pies. Dobrze, no to pójdziemy na chwileczkę na budynek. Okej, czy coś z takich spraw organizacyjnych? Chyba na razie nie. Więc po prostu pokażemy Wam zwierzątka, jakie są u nas na budynku. Mam nadzieję, że Iwanek przez chwilę przestanie szczekać. Bo niestety jest to pies, który zawsze ma wiele do powiedzenia. Inne psy również. Oliwka, to nie jest mężczyzna. Chodź. Grzeczny pieś. Grzeczny. To jest Oliwka. Mała taka dłuższa, jamniczkowata sunia. Zdecydowanie nie lubi mężczyzn. Tak, dorosłych. Jeżeli to jest młodzież, to jak najbardziej sobie ich toleruje i lubi, tak? Ale panowie w wieku średnim mają u niej naprawdę przeklapane. Dobrze, jeszcze pokażę Iwanka, bo tutaj się domaga uwagi. Iwanek, tutaj trafiłem. Cześć. Czemu krzyczymy?
Czemu krzyczymy mordamy ogonkiem? Troszeczkę mordamy. No, no, grzeczny, grzeczny pies. Na wizji nie gryź. Nie no, żartuję, on nie gryzie. Już na wizji, już żeśmy się dogadali i mamy umowę, że nie będziemy się traktować zębami. Okej. Okay. I tutaj mamy jeszcze dwa kotki do adopcji. A, no dobra. To jest grafit. Grafit jest kotkiem dorosłym. Była osoba chętna, żeby go adoptować, ale jej własny kotek się pochorował, więc będzie potrzebowała czasu, żeby go leczyć. Grafit ma około 11 lat. Ma bardzo ciekawe takie przesiane umaszczenie, które teraz po malutku robi się w ogóle takie szarawe. Na starość chyba, nie? Właśnie nie. Znaczy już w takim wieku to jeszcze nie powinien aż tak siwieć, ale po prostu ma takie umaszczenie. Miewaliśmy właśnie takie kotki, no, które po prostu tak mają od małego, od urodzenia. To jest takie umaszczenie. Czekaj, teraz ja przejmę kamerkę. Więc jak najbardziej, no właśnie, grafit jest bardzo towarzyski, tak, ale też ustawia granice, tak, ustanawia sobie granice, jest asertywnym kotkiem, tak go nazwijmy, ale jest bardzo fajny i bardzo towarzyski, nawet toleruje, czy on kasznął? A, kasznął? Ojejej, kłaczek. Zatruł się chyba zapachem szczeniaczków. Dobrze, pokażemy Cię na wizycie następnej. Pani weterynarz Cię obejrzy. Dobra, a tutaj mamy, jak zwykle, leżącą. Jak zwykle w pozycji leżącej, chociaż naprawdę ona przyjmuje inne pozycje. Wychodzi sobie też na zewnątrz. Daje ręczko, ona lubi sobie polizać. Czujesz szczeniaki? A, no tego to nie poliżę. Powiedz, nie? Tak fajnie otwarte. Zastanawia się, analizuje te zapachy, które masz na ręce. No, będzie dobrze. Więc to jest Iwonka. Iwonka ma około 2 lata, tak? Rok czy 2 lata? 2 lata. I co? I jest bardzo fajnym, wyluzowanym. Czy na filmiku będzie pokazany Dyzio? Nie, skądże Dyzio nie będzie pokazany na filmiku, ponieważ Dyzio poszedł do adopcji. Chyba już nawet ponad tydzień temu. Mamy nadzieję, że wszystko jest u niego w porządku. Troszeczkę boimy się tam dzwonić, ale zadzwonimy. No, bo Dyzio też miał charakterek, no ale przede wszystkim był kochanym psem. Tak, grafit potrzebuje też troszeczkę uwagi, właśnie. No, więc to są dwa dorosłe kotki, które są u nas do adopcji. I zaraz sobie pójdziemy też dalej. No, czytek. No, fajny, porządny. Dużo ciałka, nie? Do kochania. No, i tutaj. Nie, tam nie ma wody. Dobra, idziemy sobie jeszcze do dwójeczki. Tak, zobaczymy. A, nie uciekaj. Tak, tutaj jest nasza recepcja, gdzie już pomalutku jest naprawdę coraz mniej piesków. Kiedyś tutaj było po 30, a teraz no chyba z 10 piesków jest na recepcji. I tak szybciutko idziemy sobie do dwójeczki. Dobra. Proszę. Gdzie mamy jedny... Czekaj. Gdzie mamy jednego kota tylko, to jest Caus. Niestety kotek wrócił z adopcji, był tutaj już u nas wcześniej. Wrócił z adopcji, ponieważ się nie dogadał z kotką, która tam już była na miejscu. Więc wrócił, tam były próby 3 miesiące, żeby się koty dogadały, ale się nie udało. Więc Caus, prawda, czarny, bardzo fajny, około 3-letni kocurek, szuka nowego domu. Jest przyjazny, towarzyski, w domu mówili, że naprawdę lubi się przytulać do człowieka, no bo taki właśnie, o, pogłaskania, super, no tylko, że z kociczką, no niestety nie wyszło. Więc jeżeli ktoś chciałby mieć jednego czarnego, fajnego kotka, zachęcamy do tego, żeby się z nami kontaktować. Caus szuka nowego domu. Dzisiaj pod numerem 510-170-787, godzina od 10 do 14, a w tygodniu od 10 do 17, tak? Szczeniaczki. Każdy zostawił po sobie jakiś znak. Zazwyczaj jak chodzę gdzieś, gdzie są koty, to
Jestem jak taki ciekawa książka do przeczytania. O właśnie. Jest naprawdę, naprawdę kochany, piękny. Te oczy ma niesamowite. Spróbujemy zrobić mu ładne zdjęcia, żeby to odzwierciedlały, tak? Jakim jest fajnym, dorodnym. Pacórkiem. Dobrze. To jeżeli chodzi o adopcję, to tutaj na budynku to są jedyne koty. Więcej kotów można zobaczyć u nas na stronie internetowej. W Google po prostu pisać schronisko Rzeszów Kundelek i tam my się raczej pojawimy jako jedna z pierwszych opcji. I w zakładce zwierzęta do adopcji poprosimy właśnie, żeby sobie tam przejrzeć, zajrzeć. Obecnie mamy głównie dorosłe kotki do adopcji. Na szczęście pomału się koci sezon zaczyna i właśnie sobie przejdziemy do jedynki, żeby popatrzeć na to, jak się niestety ten koci sezon u nas zaczyna. No bo zaczął się od takich młodych, malutkich kotków, których matka najprawdopodobniej została potrącona przez samochód, a maluchy trafiły tutaj do nas i próbujemy dać im szansę, żeby wyrosły na koty. Dobrze, chodźmy. Czyli idziemy do jedyneczki. Tak, idziemy do jedyneczki. Bo tutaj wszystko pusto. Tak, też zaświecimy światło. Tutaj. Chciałam zabrać wiesz na ruce. No dobrze, że tam nikogo nie było. A, dobra, tutaj. Pokażemy szczeniaczki, dobrze? Dobrze. Tak, to są te maluchy, które wcześniej były w socjalnym. To jest inne właśnie nasze szczeniaczki. Już po malutku przeszły na karmę, na pokarm stały. To znaczy, stały jak stały. Dużo tam jest papek w tym. Ale jedzą już samodzielnie, ale są też jeszcze karmione buteleczką. I cóż, no za parę tygodni będziemy też dla nich szukali nowych domów. No głównie na... Co się śni? Pierwsze szczekanie. Warczenie. To jest pies. Możemy tak. No, słuchaj. A, obudziłyśmy. Dzień dobry. Tak, słuchajcie, bardzo długo na te maluchy. One trafiły do nas z bardzo ciężkich warunków, z bardzo kiepskich warunków. Ile teraz mają? Oj, nie pytaj się mnie o takie rzeczy. Chyba 4 tygodnie. No. 4 tygodnie. Dzień dobry. Co ci się śniło? Matka, jeszcze pyszczek troszeczkę. A i zaczynają biegać tutaj po tym kojczyku. Niedługo przejdą do swojego własnego apartamentu, gdzie będą miały po prostu całe hektary do biegania. Mhm, żeby te mięśnie się porządnie wyćwiczyły. No ale co, miały jeszcze 2 rodzeństwa, ale tamte nie przeżyło. Jeden piesek był po prostu bardzo malutki. Odstawał właśnie wielkościowo od reszty, a Sunia miała jakieś problemy z płucami, tak? Tam z tym oddychaniem to nie było wszystko w porządku, więc no niestety odeszły, ale te mają się dobrze, więc za niedługo będzie szczepienie, chipowanie i szukanie nowych domów. Dobra. Tylko wiesz co, chciałam pokazać, ale może tylko pokażę. No tak na zewnątrz. Tam są w inkubatorku, ale no, to są takie maluchy, które trzeba odkarmiać butelką, jest to bardzo trudne, więc zachęcam gorąco do tego, żeby swoje kocice wysterylizować, tak, żeby nie było przypadkowych miotów, jeżeli są kotki wychodzące, kastrować. Tutaj nie ma co się oglądać na to, bo czasami może się skończyć tak, że wasza kocica urodzi, później wyjdzie, nie wróci i wy zostaniecie z takimi maluchami do odkarmienia. No, niestety. U nas mają tutaj dobre warunki w inkubatorze, tak, opieka jest no, całodobowa, ale oczywiście też fajnie jest współpracować z domami tymczasowymi, które mogą nam pomóc odchować takie maluchy. A najlepiej oczywiście, żeby one były z matką, a najlepiej w ogóle, żeby nie przychodziły na świat, więc kastrować, jeszcze raz kastrować swoje kocice. Swoje kocury też, prawda? Dobra, okej, okay, ja sobie go wsadzę do kojczyka i myślę, że na tym zakończymy dzisiaj.
ponieważ na razie nie mamy więcej jakoś do pokazania. Pieski były pokazywane w tamtym tygodniu. No i oczywiście zapraszam na live za tydzień. Jeżeli ktoś chciałby adoptować zwierzaka od nas, prosimy o kontakt z numerem telefonu 510 177 87. Dzisiaj w godzinach od 10 do 14, a w tygodniu od 10 do 17. Dobra, dziękuję za uwagę. Dziękujemy Wam bardzo. I dziękuję Paulina, że przyszłaś mi pomóc z śnieczkami. Nie wyobrażam sobie tego, jak miałam to robić sama. Bardzo proszę, z przyjemnością. Miłej soboty, do zobaczenia.